Hej kochani, właśnie wstałam przed chwilką, wzięłam kamerę i stwierdziłam, że dzisiaj nagram po prostu moją rutynę podczas tego trudnego okresu, podczas kwarantanny. I nie żartuję, przed chwilką wstałam, widzicie, jestem troszeczkę nieogarnięta. No, jest godzina 10, więc to, co chcę wam od razu powiedzieć, to to, że podczas kwarantanny bardzo długo śpię, ale to nie znaczy, że nie spędzę produktywnie dnia. Po prostu chodzę później spać. Ja jestem nocnym markiem i teraz mogę to wykorzystać w 100%. No ale dzisiaj postaram się iść spać dosyć wcześnie. No ale wstałam też późno, bo wczoraj poszłam spać o godzinie 1:30. Po prostu wieczorami lepiej mi się myśli, więcej rzeczy mogę wymyślić. No a kiedy już jestem śpiąca, idę spać, więc tak to wygląda u mnie. No to pierwsze, co robię, jak wstaję, to idę do łazienki trochę ogarnąć, przemyć twarz. Oczywiście sprawdzam telefon, więc teraz to zrobię przy was. Ok, już sprawdziłam wszystkie social media, co się dzieje. Zazwyczaj robię to przez 10 minut albo nawet i dłużej, bo to zależy po prostu od tego, kto napisze, co napisze. Sprawdzam też, czy wy napisaliście. Po prostu zawsze to robię rano, gdzieś mniej więcej do pół godziny. Po prostu sobie leżę, odpoczywam, ale mi tu włosy stoją, was przepraszam. Idę się w takim razie ogarnąć, ale zanim to, słuchajcie, jeszcze zmówię sobie pociorek. Pójdę sobie do łazienki i widzimy się w sumie za niedługo. Akurat dzisiaj trafiliście na dzień, w którym ubrałam się jakoś tak wyjściowo, że tak powiem, bo podczas kwarantanny raczej chodzę w piżamie, w wygodnych ciuchach. Chciałam tylko, żebyście wiedzieli, że ogólnie to właśnie chodzę prawie cały czas w piżamie. No i zaraz wam pokażę, jak mniej więcej się dzisiaj ubrałam. Też bardzo prosto, więc wam zaraz pokażę. Tak się właśnie prezentuje mój outfit. Tutaj właśnie sweterek, bo dzisiaj nie jest aż tak ciepło na polu. Jak widzicie, możecie zauważyć, nie ma tutaj takich promieni słonecznych, więc no dzisiaj jest troszeczkę zimno. No i spodnie z dziurami, słuchajcie, kocham spodnie z dziurami. No to okej, dobra, no to co dalej? No muszę zjeść, no to wam pokażę, co zjem. Piesio! Lunka! No cześć, przywitaj się! No chodź tu! No chodź! No chodź! No chodź! No. Cześć! I słuchajcie, postanowiłam, że pooglądam serial, ale pooglądam serial z mojego dzieciństwa. I tak zastanawiałam się w sumie, jaki serial oglądałam tak naprawdę bardzo i stwierdziłam, że jest to Violetta, więc zacznę oglądać Violettę. Wow, serio, to nie żart, to nie joke, zaraz włączę sobie na laptopie pierwszy odcinek. Trochę to powrót do dzieciństwa, ale w sumie się cieszę. Ale jeszcze chciałabym powiedzieć, że poproszę moją mamę, aby mi zrobiła paznokcie i właśnie będziecie świadkami tego, jak będę ją prosiła. Mamo! Zrobisz mi potem paznokcie? No to mama mi zrobi paznokcie. A teraz idę oglądać serial. Co jeszcze wam chciałam powiedzieć, bo nie wiem, czy wam mówiłam, ale jestem totalnie no make-up podczas kwarantanny, w ogóle się nie maluję. Teraz mogę wam powiedzieć, że delikatnie nałożyłam podkład, ciutkę po prostu w ramach nagrywania filmiku, ale tak to naprawdę w ogóle się nie maluję. Moja skóra odżyła i naprawdę jest coraz lepiej, bo niestety muszę wam zdradzić to, że mam delikatny problem ze skórą koło nosa. Jak nigdy nie miałam problemu, zawsze miałam idealną cerę, tak teraz po prostu coś się stało. No i walczę z tym od pewnego czasu, od pół roku. Mam nadzieję, że to przejdzie, używam różnych maści i trzymajcie mocno kciuki za mnie. No ale dobra, już nie będę tym gadać, bo tu nie ma co. Oglądam Violettę. No to zaczynamy maraton. Kto ogarnia tą piosenkę?
W ogóle bardzo lubię soundtrack z tego serialu. Naprawdę, prawie wszystkie znam piosenki. Mimo tego, że nie znam hiszpańskiego, ale chciałam się w sumie nauczyć hiszpańskiego. Jak wiecie, albo też nie, pasjonuję się grami komputerowymi i właśnie teraz mam zamiar zagrać sobie z moimi znajomymi, więc w sumie teraz będę grać przez jakiś większy czas. Dużo czasu spędzam teraz na grach komputerowych i ogarniają tego typu rzeczy. Teraz przez jakiś czas będę grała. No chodź na pulę! Luna! Chodź! No chodź! No chodź! Tak jest, idziemy na spacer. Pierwszy raz Luna idzie z Karoliną na smyczy. Nieprawda! A tylko dlatego, bo ja idę z tyłu. Nieprawda! I tak się będzie zaraz odwracała, czy ja idę. Po prostu chciałam wam pokazać widoki. Mama, operator kamery? Kurczę! Dobra, idziemy. Kochani, właśnie wróciłam z spaceru z psem i postanowiłam teraz zrobić trening. Więc chwilkę teraz potrenuję. No i zobaczymy, co dalej. Także chodźcie ze mną na trening. Zrobiłam kilka ćwiczeń, których nie miałam jak nagrać. No jestem po prostu padnięta, zmęczona. Wydaje mi się, że po prostu przebierać teraz w piżamę. No i będę robić takie różne rzeczy do pracy, robić czy na studia. No i tak będę spędzać wieczór w sumie. Pewnie też coś zjem. Na pewno. Może wypiję szejka. O, mam ochotę na szejka w sumie. Przepraszam, że jestem taka zmachana. No ale... Właśnie tak staram się codziennie aktywnie spędzać czas. Wiadomo, nie codziennie. Zdarzy mi się na przykład dwa dni przerwy. Na przykład jak jestem ciągle zarobiona, no to ciężko mi jest trenować codziennie. Tym bardziej, że mam dużo spraw jeszcze innych na głowie. No ale staram się jakoś tak 3-4 razy w tygodniu po prostu robić trening i jakoś wykorzystywać ten czas. Szkoda, że właśnie nie ma siłowni otwartych, bo ja strasznie ubolewam nad tym, bo miałam robić formę na lato, a tu muszę niestety robić rzeczy w domu. No wiadomo, jeżeli jest obciążenie tutaj na przykład na ramionach, czy jak robię przysiady i mam sztangę, no to wiadomo, jest lepiej, bo jest większy ciężar i szybciej mogę nabić mięśnie. No a tak to, no to tak to jest ciężko po prostu w domu. Wiadomo, są różne sposoby na to, aby ten ciężar dać, jednakże no ja nie mam aż tyle czasu, żeby to ogarnąć, więc po prostu robię takie ćwiczenie na podtrzymanie formy. No, dobra, to idę ogarnąć się trochę, umyć w piżamkę. No i w sumie w zasadzie jest już godzina 18, więc w sumie szybko strasznie minął mi ten dzień. W sumie zawsze mi tak mija. Lecimy dalej. Słuchajcie, jeszcze jedno zadanie mnie czeka. Muszę tu posprzątać. Nie będę pokazywać tego syfu, który właśnie zrobiłam, ale no muszę posprzątać w moim pokoju, więc doszło mi po prostu sprzątanie pokoju. Jeszcze muszę się spakować, bo za niedługo wyjeżdżam do Wrocławia. Będę musiała przenieść rzeczy z Wrocławia do Krakowa,
więc za niedługo wyjeżdżam i będę musiała też spakować się na ten wyjazd. Nie będę brać dużo rzeczy, bo we Wrocławiu mam wszystko, ale wiadomo, zawsze trzeba coś spakować ze sobą, takie podstawowe rzeczy, więc doszło mi to, bo zapomniałam sobie o tym. Najpierw tu posprzątam i dopiero później będę robić resztę rzeczy. Ja już, kochani, umyta, przyszłam właśnie do Was i chciałam się podzielić jedną mega, mega ciekawą rzeczą. Ja jestem w szoku, naprawdę, bo jestem teraz w spodenkach. Mam takie spodenki, stare spodenki, ja je kupiłam, jak miałam chyba 11 albo 12 lat. I słuchajcie, wtedy pamiętam, one były na mnie dobre, były takie w sam raz. A teraz są na mnie takie luźne. To pokazuje, że ja po prostu kiedyś byłam o wiele grubsza niż teraz. W sensie dużo schudłam. I z reguły jest chyba na odwrót, że z biegiem czasu właśnie się tyje, a ja w ogóle w drugą stronę. Więc dla mnie to jest taki szok. Znaczy ja się w ogóle cieszę, ale no, chciałam się z Wami podzielić tą rzeczą, bo uważam, że to jest dosyć ciekawe i niespodziewane. Yeah! Dobra, słuchajcie, co teraz będę robić? Ja teraz zajmę się troszkę pracą. Będę trochę montować rzeczy dla Was, ale nie tylko, będę myślała o filmikach, jakie nagrać dla Was, więc ja w tej chwili znikam w wir pracy. Jeszcze chcę porozmawiać z moim chłopakiem i no już tego nie będę nagrywać, więc teraz znikam, pojawię się za jakiś czas, pewnie będzie już ciemno, ale na pewno jeszcze coś zrobimy tutaj razem, więc znikam i do zobaczenia za niedługo. Słuchajcie, kochani, tak jak Wam mówiłam, że siedziałam nad pewnymi sprawami biznesowymi, pracowałam, pisałam pracę i też wiele innych rzeczy, gadam z chłopakiem i żeby Was nie skłamać, jest godzina, uwaga, 1:00, 1:00, więc ja już idę spać. Słuchajcie, dziękuję za to, że oglądaliście ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Jeżeli, kochani, macie jakieś propozycje a propos tego, co można robić podczas kwarantanny, to pod naszym ostatnim zdjęciem na Instagramie piszcie. Będziemy Wam lajkować i sprawdzać, jakie Wy macie ciekawe pomysły. Bo może być na przykład wiele innych ciekawych pomysłów, jak czytanie książki, czy jeszcze inne bardzo interesujące pomysły. Także piszcie koniecznie. No i do zobaczenia w następnym filmiku. Pamiętajcie o tym, aby zasubskrybować kanał, bo wtedy będziecie z nami na bieżąco i widzimy się za niedługo. Trzymajcie się, buziaczki ode mnie. Mua. I trzymajcie się zdrowiu, ciepło. No i w ogóle kocham najmocniej Was wszystkich. Zapraszamy do zasubskrybowania tego kanału, polubienia filmu. A jeżeli szukacie naszych koszulek, bluz lub gadżetów M3, to koniecznie odwiedźcie nasz sklep internetowy, a link w opisie.